Kolejny rok i kolejne Hikari, a konkretniej to już trzecia edycja, w której braliśmy udział wraz z naszą redakcyjną kamerą. I po raz kolejny fani kultury azjatyckiej nie mogli narzekać. No chyba, że na upalną pogodę, która nie sprzyjała nikomu, a w szczególności cosplayerom. Choć to ich nie wystraszyło, co było widać po liczbie osób przebranych za postacie z mangi, anime i nie tylko. To jest Ciel, który jest ubrany w sukienkę no tam w stylu francuskim. Z serii Kurushijui. Jestem przebrana za księcia koronnego z serii Tianguan Cifu. Dużo fajniej jest, myślę, że doświadczyć konwentów cosplayu. No bo nie wiem, mam takie bardziej... Czuję się, że faktycznie tu jestem i że robię coś. Też jakby sama czynność montowania tego, nie? Jakby zszywania tam, budowania tych rzeczy, czy cokolwiek robisz. No to fajnie, no bo tak czuję, że się przygotowywuję do tego. Były pomysły na cosplaye. Więc było trzeba też jakoś się fajnie przedstawić do większej publiki. No to zebrałam grupę znajomych, no i przyjechaliśmy na Hikari flexować się, jak ładnie wyglądamy. Na tegorocznych uczestników czekały klasyczne atrakcje, takie jak kraina wystawców, pełna figurek z anime, pluszaków, mang, gadżetów i popularnego jedzenia prosto z Japonii czy Korei. Nie zabrakło również stoisk artystów, gdzie uczestnicy mogli zaopatrzyć się w najróżniejsze rękodzieła czy fanarty. Niespodzianką w programie wydarzenia był z pewnością seans najnowszej adaptacji mangi Tatsuki Fujimoto, czyli Lookback. Aula Artis wypełniła się po brzegi uczestnikami chcącymi zobaczyć ową produkcję. Jak wyglądały kulisy sprowadzenia tego filmu na festiwal? Proces dość typowy dla anime, dla wydania anime w Polsce. Jak się okazuje, producenci w większości, ogromnej większości anime, mają publiczne katalogi. W internecie, na swoich stronach jest też taka baza danych, którą Japończycy utrzymują specjalnie po to, żeby była bazą danych kontaktowych producentów, licencjodawców. Więc każdy może przejrzeć katalog, bazę, znaleźć maila, formularz kontaktowy i wysłać zapytanie. Nie trzeba mieć żadnych szczególnych kontaktów dostępnych tylko dla branży, żeby zacząć. W pierwszym zapytaniu się wysyła, że chcielibyśmy licencję na Polskę, na daną formę dystrybucji, DVD, online, pokaz kinowy, co tam potrzebujemy, najdługo ważną, jakie tłumaczenie, polskie napisy, dubbing, co tam trzeba. Im więcej konkretów w pierwszym zapytaniu, tym lepiej. Można zapytać o wycenę, można od razu zaproponować kwotę i to nie jest, nie w tym jest największy problem, żeby zacząć. A o czym właściwie opowiada Lookback? To była pierwotnie manga tego samego autora co Chainsaw Man. Jest to jednotomówka, miała polskie wydanie dość szybko po japońskim opublikowaniu jej. Historia no, oczywiście jest kompletna jako jednotomówka. Ona trochę czerpie z własnych doświadczeń autora jako mangaki, Fujimoto. Troszkę też nawiązuje do incydentu masowego morderstwa, które miało miejsce w Kyoto w roku 19. Przy tym całej, no, skarżąc się na plagiat, sprawca no, podpalił i było nie fajnie, to już tam japońskie sądy się tym zajęły dalej, już cała historia jest publicznie znana. No ale nie sposób tutaj takiej interpretacji nie wysunąć jako widz, że był ten element jakiś, że to był po części komentarz tego czasem złego odbioru sztuki, jaką jest anime, jaką jest manga przez fanów, a po części refleksja autora nad własną ścieżką kariery. Oprócz paneli tematycznych, można było uczestniczyć w koncertach z Zero Dive Foundation, Leo Iwasekiego wraz z Jeremy Kane czy Yuzu Natsumi. Gwiazdą konwentu była również japońska wokalistka Halka. Niezmienną popularnością podczas konwentu cieszył się konkurs cosplay oraz Hikari Idol Contest. W obu przypadkach uczestnicy pokazali swoje umiejętności, a rywalizacja stała na wysokim poziomie. Widzowie docenili prezentację strojów, ciekawe scenki z udziałem swoich ulubionych postaci oraz pokaz umiejętności śpiewu i tańca. Konwent Hikari oferował również uczestnictwo w wielu panelach tematycznych oraz warsztatach. Popularnością cieszyły się niepozorne, bo ukryte w małej, ciasnej salce, warsztaty sparzenia herbaty. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. o jej różnych odmianach oraz technikach przyrządzenia. Warsztaty były prowadzone przez Stowarzyszenie Zaparzej, zrzeszające miłośników herbaty. Jakby jest to takie miejsce, gdzie można sobie trochę wypocząć, napić się jakby właśnie ciekawej herbaty, czy to może aromatyzowanej, jeżeli ktoś gdzieś tam bardziej preferuje te herbaty aromatyzowane. Równie dobrze można też jednak wypić herbatę czystą. My tam gdzieś też jednak wesprzemy zawsze troszkę większą teorią tutaj i też właśnie opowiemy, jak te herbaty parzyć, w jakim stylu. Po trzech dniach
Drzwi Kolegium Da Vinci zamknęły się dla uczestników Hikari. Widać, że organizatorzy wyciągnęli wnioski z poprzednich edycji i usprawnili działanie całego wydarzenia. Na uroczystym zakończeniu od razu zapowiedziana została 6. edycja, planowana w dniach od 29 do 31 sierpnia 2025 roku. Nie pozostaje nam nic innego, niż odliczać dni do kolejnego festiwalu Hikari.